ozdabia zachodnią ścianę muru berlińskiego. Wśród nich nie znalazłem napisów w języku polskim. Nikt tu napisów nie zmazuje. Dlaczego więc ich nie ma? Czyżby z tej strony muru Polak tracił swoją fantazję i temperament? Czyżby, jak przedstawia miejscowa prasa, ograniczał się do pracy na czarno, bawił się w małego handlarza, kradnąc od czasu do czasu drobiazg w supermarkecie? Żyjemy w świecie pieniądza, w świecie, w którym bardzo ważną rzeczą jest dobra jakość. Nie żyjemy natomiast w świecie, w którym decydują ambicje i realizacja własnych kompleksów. Nasza redakcja, redakcja City Life, oprócz popularyzowania polskiej kultury w Berlinie Zachodnim oraz w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, zajmuje się również popularyzacją kontaktów handlowych i gospodarczych pomiędzy Polską i tymi krajami, które wymieniłem. Stąd też nasze kontakty z klubem Berpol, które będziemy chcieli pogłębiać i wierzymy, iż wspólnie doprowadzimy do takiej sytuacji, iż Polaka za granicą będzie się widzieć nie tylko jako krakowiaka trzymającego w ręku białą kiełbasę, ale również jako dobrego handlowca, przemysłowca. Dzięki redakcji City Life dotarłem do tych Polaków, którzy są ogólnie szanowanymi obywatelami zachodniego Berlina, którzy tworzą tu specyficzne polskie lobby i z którymi liczą się władze miasta. Najpierw jednak zapytałem znajomych Berlińczyków, czy wiedzą coś o polskich biznesmenach, czy wiedzą, co to jest klub Berpol. Takiego słowa jeszcze nie słyszałem i nie znam takiej organizacji. Nie mam też żadnej informacji o Polakach, którzy przybyli do zachodniego Berlina i otworzyli tu interesy. Słyszałem tylko, że niektórzy rozpoczęli działalność, ale z jakim wynikiem, nie wiem. Einige Polen selbstständige Tätigkeit begonnen haben, aber mit welchem Erfolg, weiß ich leider nicht. Słyszałeś coś na temat polskich biznesmenów, którzy tu mieszkają, działają, funkcjonują, mają swoje duże interesy, mają swoje firmy? Czy słyszałeś może o czymś, co się nazywa Berpol? Nie, niestety nie. Trudno mi powiedzieć, dlaczego akurat nie o polskich biznesmenach nie piszą. A jednak są. Zorganizowali się w klubie polskiego handlowca i przemysłowca Berpol. Oto niektórzy z nich. Dziś już bez żadnych obaw mówią o swoim życiu, o swoich interesach, o Polsce. To jest przyjemne, kiedy po 18 latach wraca się pewnego dnia znowu z polskim paszportem. No wie pan, ja wyjechałem z Polski jako marynarz w polskich liniach oceanicznych, gdzie pracowałem przez 4 lata i pewnego dnia zdecydowałem jednak, że podróż była tylko w jedną stronę, czyli między Gdynią a Hamburgiem. Jak zostać biznesmenem? No to już jest zupełnie inne pytanie, bo ja troszeczkę byłem taki stresowany teraz, nie wiedziałem co powiedzieć na temat tego wyjazdu, ale ja uważam, że już jest czas taki, że nam grzechy odpuszczono. Zresztą już od lat jeżdżę do Polski. Nie mam z tego tytułu żadnych kłopotów. W życiu zaczynałem od hokeja. To jest męski sport. Typowo męski. No i przez przypadek z hokeja nie powiodły mi się tam starty. Przedwcześnie musiałem z tego sportu odejść. Nie z mojej, znaczy z mojej winy, ale życie tak potoczyło, że zostałem żużlowcem. Na tych zdjęciach jest to jeszcze na stadionie Stoczni Gdańskiej. Jak widać, mamy gdańskie herby i już nie pamiętam, który to był rok, ale chyba 61. Stał tam bracia Waloszkowie, Podlecki, Kaiser i ja, jak widać na tym zdjęciu. Kiedyś były to nazwiska. Później przeszedłem do pracy w Polskich Liniach Oceanicznych. No i po kilku latach pracy w Polskich Liniach Oceanicznych wylądowałem w wielkim mieście portowym, nazywa się Hamburg. I tam był pierwszy początek mojej styczność z biznesem, tak to można nazwać. Ale zaczynał pan od niczego. No ja, nie tylko ja, ale cała rodzina, bo przecież myśmy przyjechali w lipcu, 22 lipca wylądowaliśmy
praktycznie z całą rodziną w Hamburgu. No więc nie mogliśmy dużo z sobą zabrać, pozorując tylko wyjazd turystyczny, bo mieliśmy tylko 3 walizki. Oto mały sklep przy Brunnenstrasse. Jego właścicielem jest prezes Polskiego Związku Kulturalnego w Berlinie Zachodnim. No myśmy się zabrali, ja jeszcze wtedy już prowadziłem firmę, no i z panem Kulczykiem rozmawialiśmy. Przyszła ta idea, żeby Polacy się wzięli, trochę korzystali z tego handlu, żeby nie tylko cudzoziemcy. No i to się pomału zaczęło rozwijać, no i doszło do tego stanu, że dziś to jest poważny związek. Rzesza bardzo dużo ludzi, poważnych kupców, no i dużo pochodzenia polskiego. Nie wszystkich, ale duża część. Jakie miejsce w tym Berpolu pan zajmuje ze swoim interesem? Ja jestem zasadniczo w Berpolu takim symbolicznym członkiem, takim sympatyzantem, bo ja nie handlowałem z Polską, raz tylko prowadziłem jeden interes. I na ogół sprowadzamy z Włoch i robimy tu w Niemczech, handlujemy, dlatego że ja jestem już w tym wieku, że w Polsce trzeba się i trzeba pilnować, trzeba jeździć, ja fizycznie, zdrowotnie jestem w stanie, ale popieram to, chciałbym, żeby to się rozwijało jak najlepiej, żeby jak najwięcej polskiego pochodzenia Polacy brali udział w tym handlu, dlatego należę i mnie sympatyzują. I zdawało się, że ci, co będą zarabiać na Polsce, będą jej społecznikami, pomogą rozwój kultury polskiej i będą działaczami polonijnymi. Ale ich jest na ogół mało, co się udzielają. Jedyny, co się udziela z Berpolu, to jest pan Kulczyk. Ale jeśli chodzi o historię może teraz trochę naszego klubu. Powstał on właściwie i wywodzi się z NRF-ie. I to właśnie w Bremenie został założony u kolegi rzeźnika i tam żeśmy te pierwsze zaczątki właśnie powstały. Naturalnie potem doszedł czas, że powiedzieliśmy, że Berlin powinien posiadać własny. No i ja byłem jeden z tych znowu tutaj, bym powiedział, współzałożycieli. Jeśli chodzi o tych współzałożycieli, to są pan kolega Grycner, kolega Dudkiewicz, tam jeszcze... Bojmat. Kto jeszcze? Pomóż mi powiedzieć, kto tam był? Lala Wolniewicz. Wolniewicz, tak. No i ta grupa nadal jeszcze jest. Nawet ta pani Wolniewicz jest również członkiem zarządu. Wiceprezes powiedział, jesteśmy znaczącym i to się zgadza. Najlepszym dowodem, że na nasze imprezy i senator dla spraw gospodarki przychodzi, udowadnia tym, że jednak jesteśmy tutaj taką jednostką, jak powiedziałem, znaczącą. Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej, a to się tutaj bardzo liczy. Jest to, uważam, również dla naszego klubu uznanie, że właśnie członek naszego klubu, akurat w osobie mojej, został wybrany przewodniczącym przy Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Berlinie, przewodniczącym sekcji Polski. Jest to sekcja, która właściwie zajmuje się wszystkimi sprawami dotyczącymi no, współpracy gospodarczej między Berlinem Zachodnim a Polską. Muszę powiedzieć, że tam przeważnie to są przemysłowcy i biznesmeni tutaj z tego miasta, no i którzy, jak powiedziałem, zajmują się właśnie tą współpracą i tą wymianą handlową z Polską. I tutaj było to dla mnie i dla nas, uważam, również dla naszego klubu, miłym zaskoczeniem, bo zostałem wybrany w jawnych wyborach. Sami sobie wszyscy tego życzyli. Jednogłośnie, no jeden był wstrzymujący, to byłem ja sam, ja osobiście, no nie wypadało.
I muszę powiedzieć, że to w historii tych właśnie tej izby, w ogóle izb przemysłowo-handlowych, pierwszy raz, że obcokrajowiec jest przewodniczącym sekcji. Henryk, ja myślę, że my po prostu jako klub jesteśmy potrzebni również sferom gospodarczym Berlina w postaci Izby Przemysłowo-Handlowej. Reprezentujemy po prostu Polonię, która coraz liczniej, z czego możemy być dumni, angażuje się na własną rękę w różne pociągnięcia, posunięcia gospodarcze, inwestuje, zakłada firmy, zakłada sklepy i po prostu my ich wszystkich reprezentujemy. Jesteśmy również potrzebni, wydaje mi się, naszej misji wojskowej, naszej misji handlowej w Berlinie, jako ogniwo pośrednie, jako przekaźnik przeróżnych informacji i również jako takie ogniwo wiążące Polonię, tą najbardziej aktywną gospodarczo. Jest to sprawa, która po prostu pomaga, przybliża handel między Berlinem Zachodnim a Polską. Handel, który na skutek tego, że w Berlinie Zachodnim znajduje się w tej chwili ponad 15 tysięcy Polaków oficjalnie zarejestrowanych. Liczba ta rośnie i sądzę, że praktycznie biorąc przybywa dziennie tutaj sporo ludzi na sprawach handlowych, osobistych i towarzyskich. I klub ten po prostu promieniuje na tych młodych ludzi zaczynających lub chcących zacząć biznes z krajem, prawda, z Polską. My tutaj wszyscy członkowie tego klubu spotykamy się, stwarzamy dobrą atmosferę i na terenie Berlina. Już się nie mówi o tych Polakach lat 30., emigrantów, którzy szli za chlebem, tylko my w pewnym sensie tworzymy tu jakąś grupę ludzi reprezentującą naszą Polskę i po prostu sprzedajemy towary. Dopingujemy wszystkie centrale teraz już handlu zagranicznego, muszą się z nami liczyć. Kiedy miały monopol, mogły sobie robić i sprzedawać kiedy chciały i co chciały. W tej chwili muszą się z nami liczyć, bo my poważnie drenujemy już rynki polskie, szukamy towarów chłonnych, gdzie można je sprzedać na rynki zachodnie. Zresztą doskonale to robimy i mnie się wydaje, że ten klub spełnia właściwą rolę tutaj na Zachodzie, pokazania tego Polaka w pewnym sensie już dojrzałego, umiejącego też coś zrobić, a nie tylko czekającego na coś. My jesteśmy, nasza firma Kulczyk jest reprezentantem największego koncernu, największego światowego koncernu kontenerowego, Sealand. Tu, o, mamy, tu jest ten obraz, świadczy o tym. I myśmy właśnie, ja byłem jeden z pierwszych w Polsce, w ogóle pierwszym, który wprowadził konteneryzację ponad 20 lat temu. I właśnie z tym koncernem, gdzie jesteśmy generalnymi przedstawicielami na polskie i również wszystkie kraje wschodu. Także w mojej firmie z kolei, w stosunkowo małej firmie, jeśli chodzi o obsadę, udało się zrobić bardzo duże obroty. Po prostu na materiałach budowlanych. Trudno po prostu wierzyć, prawda? Bo jest opinia, że jakość materiałów budowlanych tutaj na Zachodzie jest o wiele wyższa niż w Polsce, a jednak udało mi się materiały budowlane w szerokim pojęciu na rynek zachodni, czy również w tranzycie na inne kraje z Polski sprzedać za twarde dewizy tutaj. Uważam, że to jest jakieś osiągnięcie. No tak, ale ty tu mówisz przez skromność małej, odmówisz Beliński, mówisz małej mojej firmie. Oczywiście, bo to jest mała firma, ale robi takie obroty, że nie jedna duża polska firma z takim dużym aparatem administracyjnym nie robi jego połowy, więc to należy też wziąć właśnie pod uwagę, jak należy robić biznes. I mnie się wydaje, że takie spotkania nawet byłyby, o ile byłyby możliwe, żebyśmy się mogli kiedykolwiek może spotkać biznes zachodnich ludzi, na przykład z dyrektorami central handlu zagranicznego, z ludźmi odpowiedzialnymi za biznes w Polsce. Może byśmy jakieś wymiany sobie zrobili, może byśmy sobie coś powiedzieli więcej, a może byśmy sobie pewne rzeczy potrafili wytłumaczyć, żeby te anomalia, które były w przeszłości już nie mogły mieć miejsca obecnie. I ja bym był za tym, że chętnie byśmy tutaj, ja nie wiem, Heniu, ja nie chcę ciebie tutaj wyprzedzać, ale możemy sobie powiedzieć, że moglibyśmy takie spotkanie zrobili i poprosili niektórych tu właśnie dyrektorów central, tak, żeby tu przyjechali, jakąś wspólną wymianę. Tak jak kolega mówi, że i ma rację, małe firmy, ale obroty nasze są czasami bardzo wielkie i w
państwowych czy w tych uspołecznionych firmach, to by ten personel administracyjny był... No, tak, na jednego zatrudnionego to jest wielokrotnie tak. Albo wielosetkrotnie. No najlepszym dowodem mamy w Polsce. Dla przykładu w naszej firmie Interkulpol, gdzie zatrudniamy ponad 200, 220, 230 ludzi, my mamy tylko 10 w administracji. A obroty robimy takie, że tam by w innym, moim zdaniem, według tej orientacji, którą posiadam, byłoby co najmniej tych 200 w administracji. Tak jest. A te proporcje tu w Berlinie są jeszcze lepsze. Jeszcze lepsze, tak jest. Bo my jesteśmy często, załatwiamy, nie często, ale przeważnie, dużo rzeczy sami. A zresztą tu jedno trzeba powiedzieć i to też jest dla nas bardzo wygodne. Tu się często załatwia na telefon, na telex i koniec. Nie ma tej niepotrzebnej biurokracji, bo my zgadzamy, jak odpowiada transakcja, to jesteśmy, którzy mówimy tak albo nie i nie ma wielkiego szumu i hałasu. Nie, no oczywiście, my mamy o tyle łatwiej po prostu może tutaj pracować jak w Polsce, bo my nie mamy zbiorowej odpowiedzialności. My, każdy z nas, właściciel zakładu czy współwłaściciel zakładu, podejmuje decyzję, odpowiada tej decyzji i w pełni ponosi pełne konsekwencje przyszłościowe, czy to finansowe, czy nawet personalne. A na razie to, co ja spotykam, ta zbiorowa odpowiedzialność w Polsce jest żadna, bo wtedy nikt nie za nic nie odpowiada. Mi się wydaje, że w przyszłości jak teraz, widzę nowe kierunki rozwojowe i nowe kierunki administracyjne. Każdy dyrektor powinien bezpośrednio być odpowiedzialny, każdy kierownik działu i wtedy na pewno to tak samo będzie można było w pewnym sensie doprowadzić do zmniejszenia tej administracji w Polsce i co bardzo ułatwi i przyspieszy działalność gospodarczą w Polsce. Takie jest moje zdanie. Nie wiem jak. Ja również jestem tego samego zdania. Trzeba jedno powiedzieć, że w tej chwili to się widzi, to się czuje, że ci właśnie dyrektorzy chcą. Tylko moim zdaniem jeszcze mają za mało swobody. Za mało swobody. To powinni mieć ją większą. Ja uważam jeszcze jedno, że w ogóle w przedsiębiorstwie powinna być większa dyscyplina. Ten dyrektor, jeśli on jest odpowiedzialny, byłby i jest, to powinien być również, powinien mieć duże, w ogóle dużą samodzielność i sam decydować. Bo jeśli jemu się powierza tak wielki majątek, trzeba powiedzieć, że w Polsce to są też te firmy to są koncernami, a on niestety jest często ograniczony takimi zarządzeniami, a to radą zakładową, a to związkami, a to tym komitetem zakładowym. W ogóle no i to jest, uważam, to jest wszystko idzie wtedy. Tak, to są te hamulce. Gospodarcze, tak. Ale mi się wydaje, że kierunek tej chwili obrany przez właśnie ludzi, którzy doszli w tej chwili, którzy kierują gospodarką polską, to oni dążą właśnie do tego i słusznie i ten kurs powinniśmy trzymać. I też jest doskonały klimat. Ja bym to powiedział, że mamy fantastycznego ministra, pana generała Zielińskiego. Jest to człowiek, który umie doskonale tą właśnie emigrację jakoś powiązać, umie ją. Wszyscy na przykład, tu mamy bardzo dużo, jak wszędzie, takiej reakcji, która nie chce już w ogóle często słyszeć o naszym kraju. Ale jednak potem, jak przyjdą pierwszy raz do misji, zmieniają zdanie. Kierownictwo, zwłaszcza w Berpolu, stanowi bardzo zwarty zespół ludzi, świadomie realizujących określoną i bardzo konsekwentną linię postępowania. Zdobyło już określoną pozycję wśród działaczy gospodarczych Berlina Zachodniego i myślę, że z tym możemy wiązać duże nadzieje, że w miarę upływu czasu ich wpływ przyczyni się do znacznie większego zainteresowania przemysłowców, handlowców Berlina Zachodniego, obywateli Berlina Zachodniego, którzy będą kierowali swoje zainteresowania ku Polsce. Ku Polsce, ku województwom zachodnim, ponieważ Berlin jest jak najbardziej blisko położony, a naszym szczególnym zadaniem jest stworzenie klimatu sprzyjającego związki handlowe i przemysłowe między Berlinem Zachodnim, a między województwami zachodniej Polski. Teraz ta nowa generacja, nowa emigracja, ona jest prężna, ona jest po dużej
socjalistycznej szkole życia, gdzie może się, tak jest panowie, to jest poważna szkoła życia, która potrafi się szybko tu zaaklimatyzować, potrafi szybko wejść. I to są te dodatnie może przeszłościowe tylko strony, które ja bardzo pomyślnie osądzam i uważam, że to była dobra szkoła życia. Ja sam przeszedłem i dowód tego, że ja sobie tutaj daję radę. Ja doskonale zgadzam, bo ja również sam przeszedłem to. Ja współpracuję z polskimi centralami już ponad 30 lat. Były to trudne okresy. Chcąc dojść do czego, jeśli człowiek nawet był na przykład tym przedstawicielem i jest nadal tego koncernu, ile oporów, ile było takich, że po prostu no, nie zawsze z każdym chcieli rozmawiać. I co najgorsze było, że kiedy człowiek mówił po polsku, to był odwrotny właśnie skutek. Raczej trzeba było udawać tego obcokrajowca, wtedy zupełnie by inaczej do tych spraw podchodzili. Ja, i to jest, tu kolega powiedział, to była szkoła życia, a mimo wszystko myśmy się nie zrażali, szli do przodu, trzy kroki do przodu, dwa do tyłu i zawsze o jeden byliśmy naprzód i dzisiaj mamy. Prezes Kulczyk, to on tak przez skromność mówi, że on już stary i tak dalej. My jego długo nie puścimy, bynajmniej ja jestem takiego zdania i większość naszych członków klubu. W tej chwili postawił sobie zadanie wybudowania domu, właśnie Domu Polskiego w Berlinie, więc jak już istnieje klub, dążymy do tego, żeby był i dom tego klubu. I mi się wydaje, że to jest to właściwe działanie na terenie Berlina Zachodniego, bo o nim tylko możemy w tej chwili tu mówić. W sobotnie popołudnie w polskiej misji wojskowej na kolejnym spotkaniu rozmawiają o sobie, o interesach, o Polsce. Jakimi są tu mieszkańcy Berlina. Chcielibyśmy, żeby wszystko, co jest tu najlepsze, oni skorzystali z tego. I jak będą, nie będą inni jak mieszkańcy Berlina, a będą jeszcze mieli sentymentalny, racjonalny stosunek do Polski, no to wyjdzie tylko na korzyść. A więc jesteśmy za tym, żeby oni się uczyli, żeby uprawiali biznes tu i z Polską. Żeby to byli ludzie nowocześni, żeby nie tylko patrzyli na folklor. Stąd też to oni właśnie sprowadzają polskich artystów, polskie teatry, polskie zespoły. To oni właśnie będą w najbliższym czasie tymi, którzy będą zakładali przedsiębiorstwa, spółki w Polsce. Czyli będzie to lobby nie polityczne dla Polski, ale lobby narodowe polskiej racji stanu. Działają bez fanfar prasowych, bez kamer telewizyjnych, bez tego całego rozgłosu, który na pewno jest potrzebny, szczególnie tu, w zachodnim Berlinie.